Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test gorących nowości od Evaline Cosmetics, a mowa tutaj o ich nowych różach Better Than Perfect. Ja te róże zobaczyłam na Instagramie w czwartek i od razu mnie zainteresowały. Po pierwsze dlatego, że jest to seria, którą bardzo lubię, uwielbiam podkład z tej serii, uwielbiam bazę, także pomyślałam, że może być to coś ciekawego. Druga sprawa, kolory, 2 z 3, mega mi się podobają. Także weszłam sobie od razu na stronę Evaline i te róże zamówiłam. Na początku planowałam kupić 2 odcienie, które najbardziej mi się spodobały, czyli 02 i 03. No bo 01 to taki typowy Barbie Pink, dosyć mocno różowy, a ja takich kolorów nie używam. Ale doszłam do wniosku, że jeżeli chcę nagrać dla Was test, no to przydałoby się kupić wszystkie 3 kolory, zeswatchować je, pokazać Wam je obok siebie. No i idąc tym tokiem myślenia, zamówiłam wszystkie odcienie dostępne w sprzedaży. Kolorek 01 nazywa się Ballerina Pink, wygląda tak. No i jak widzicie, jest on dosyć intensywny, mocno barbiowy. Może jeżeli nie będzie zbyt mocno napigmentowany, to da się zrobić delikatny efekt, da się stworzyć taką lekką różową chmurkę. Dzisiaj tego nie sprawdzę, bo po jednej stronie będę nakładać odcień 02, po drugiej 03, ale na pewno w najbliższym filmie pokażę Wam, jak ten kolor wygląda na policzkach. Dzisiaj Wam go zeswatchuję. Drugi kolorek to 02 Funny Peach, czyli coś idealnego dla mnie, bo jest to taka fajna, dosyć mocna koralowa brzoskwinia. Oraz odcień 03 Rosewood i on jest taki najbardziej zgaszony, przydymiony. Taka, powiedziałabym, delikatna herbaciana róża, więc myślę, że może być to kolor idealny na jesień, na zimę. Tutaj macie kolory obok siebie, 01, 02 oraz 03. Myślę, że te kolory są fajnie przemyślane, dlatego że dla każdego coś innego. Jest odcień dla fanek różu, dla fanek brzoskwini. I mamy też coś zgaszonego, herbacianego. Myślę, że fanki tego koloru również się znajdą. Zanim przejdziemy do swatchy i do nakładania produktów, przeczytam Wam opis ze strony Evaline i powiem Wam, jaka jest cena. Kosztują one w cenie regularnej 32,99, ale widzę, że nadal na stronie jest promocja. Pomimo tego, że są to nowości, z kodem PROMO20 wchodzi na te róże zniżka minus 20%. Ja też z tej zniżki skorzystałam, także kupiłam te róże troszkę taniej. Jeśli chodzi o opis, mają być to idealnie napigmentowane róże, absolutnie niezbędne w Twojej kosmetyczce. Lekka formuła idealnie łączy się ze skórą, nie pozostawiając smug ani efektu maski. Łatwo się aplikuje, a dzięki świeżemu wykończeniu róż subtelnie podkreśla naturalny blask skóry, sprawiając, że cera wygląda promiennie przez cały dzień. Produkt pozwala na stopniowanie poziomu intensywności od bardzo subtelnego do mocnego. Świetnie współgra z pozostałymi produktami do konturowania. Odcień 01 Ballerina Pink, uroczy dziewczęcy, delikatny odcień, idealny do subtelnego podkreślenia policzków. Odcień 02 Funny Peach, jest to ciepły, brzoskwiniowy odcień, który dodaje twarzy świeżości. Oraz 03 Rosewood, głęboki, ciemniejszy ton, doskonały do uzyskania bardziej wyrazistego efektu. Jak wyglądają swatche? Mamy tutaj 2 pociągnięcia palcem. Przy pierwszym pociągnięciu ten pigment był mocny, ale stwierdziłam, że trochę dołożę, żeby były po prostu bardziej widoczne. Myślę, że pigmentacja jest tutaj w punkt, bo te róże są napigmentowane, ale nie są przepigmentowane. Przez to myślę, że w zależności od ilości nakładanego produktu da się stworzyć tymi różami zarówno taką bardzo delikatną chmurkę koloru, bardzo subtelny, lekki efekt, jak i troszeczkę mocniejszy, da się te róże zbudować. Co do formuły, to jest mega przyjemna pod palcem, bo te róże są pudrowe, ale one w dotyku są takie jakby lekko miękkie. Myślę, że nie jest to zdecydowanie róż o formule suchej, nieprzyjemnej, która będzie się pylić i jak będziemy nakładać, to będzie się lekko wytracać, tylko będzie fajna w pracy. Zaraz się o tym przekonamy, nałożę na policzki kolorek 02 oraz 03, ale coś czuję, że mogą być to naprawdę fajne produkty. Muszę niestety wspomnieć o czymś, co dla mnie osobiście jest minusem i jest to zapach, bo on jest bardzo intensywny. Jest to zdecydowanie kosmetyk perfumowany. Pamiętam, że pudry marki Vibo miały podobny zapach, taki właśnie perfumowo-pudrowy. Może nie jest to zapach nieprzyjemny, ale to mi po prostu nie pasuje do kosmetyków do makijażu. Nie wiem, po co producent wkłada zapach do różu. No, dla mnie jest to trochę bez sensu. Po pierwsze, nie jest to potrzebne, a po drugie zmniejsza to liczbę potencjalnych osób, które kupią ten róż. No bo są osoby, którym to nie będzie przeszkadzało, które są w tym temacie neutralne, ale będą też takie, którym podoba się róż, które chciałyby go kupić,
ale przez ten zapach tego nie zrobią. Jeśli chodzi o mnie, troszkę mi to przeszkadza, bo powiem Wam, że ten zapach jest naprawdę intensywny. Jak paczka do mnie przyszła, to od razu czułam ten zapach. Zamówiłam te trzy róże plus olejek tint, o którym powiem Wam później, który przetestujemy na koniec. Miałam jeszcze maseczki z witaminą C, miałam w gratisie błyszczyk, także od razu pomyślałam, że to pewnie te róże tak pachną. No i jak je otworzyłam, to okazało się, że tak. Także dla mnie jest to trochę minus. Myślę, że jeżeli te róże mi się sprawdzą, będą fajne, no to na pewno będę po nie sięgać, ale wolałabym, żeby tego zapachu nie było. Pokażę Wam jeszcze raz swatche wszystkich trzech odcieni, 01, 02 i 03 i przejdziemy sobie do aplikacji. Dzisiaj specjalnie nie nakładałam żadnych produktów do konturowania, nie dałam bronzera, nie dałam rozświetlacza i myślę, że nie będę go dokładać. Chcę, żeby te róże zagrały pierwsze skrzypce, żeby były jak najbardziej widoczne. Także przechodzę sobie już do aplikacji, wtłaczam trochę tego różu w pędzel. Widzę, że on się lekko sypie, także strzepię sobie nadmiar i nałożę na skórę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co do samego wykończenia, to mam wrażenie, że te róże są matowe, ale mają w sobie taki lekko jakby satynowy twist. To nie jest typowy mat, ale nie jest to też rozświetlający produkt, taka 100% satyna. Myślę, że mamy tutaj coś pomiędzy, połączenie miękkiego, delikatnego matu z bardzo subtelnym efektem satyny. Także jeśli chodzi o wykończenie, bardzo mi się ono podoba. No jak widzicie, róż jest dosyć intensywny, nałożyłam go na pędzel tylko raz, nie dokładałam, strzepałam sobie nadmiar, a i tak ten kolor jest bardzo mocno widoczny. Kosmetyk przepięknie się rozblendował, wtopił się w skórę, stworzyła się taka lekka, subtelna chmurka. Widzę, że nic się tutaj nie odcina, tylko bardzo ładnie przechodzi w taki delikatniejszy efekt. Tutaj mam troszkę mocniejszy efekt, więcej koloru, a im wyżej, tym delikatniej. Także powiem Wam, że ten róż jest naprawdę przepiękny. Na szczęście jak zaczęłam blendować ten róż, to ten zapach zniknął. Na początku jak nałożyłam go na pędzel i dotknęłam tutaj do skóry, no to trochę go czułam. Pędzel miałam blisko nosa i ten zapach był wyczuwalny, ale po chwili już go nie było. Także myślę, że jest to minus, mogłoby tego zapachu nie być, ale da się to przeżyć. No róż jest przepiękny, jest to w 100% mój kolor, taka idealna brzoskwinka z nutą koralu, bardzo odświeżający, bardzo młodzieńczy, no po prostu idealny. Biorę sobie czysty pędzelek i przechodzimy do drugiego różu, jest to odcień 03 Rosewood. Jak mówiłam, dzisiaj odpuszczę kolorek Ballerina Pink, ale na pewno w jakimś najbliższym filmie pokażę Wam go w akcji. Także nakładam sobie kolorek 03, wtłoczę trochę w pędzel, delikatnie strzepię sobie nadmiar i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No już widzę, że również jest to przepiękny odcień. Mam wrażenie, że na skórze on nie jest aż tak ciemny i aż tak zgaszony, jak w opakowaniu. Wykończenie takie samo jak w przypadku poprzedniego odcienia, czyli matowe, ale z taką bardzo subtelną, lekką nutą satyny, co powoduje, że ten policzek wygląda świeżo, wygląda promiennie. Produkt blenduje się bez żadnego problemu, jest to naprawdę formuła niesamowicie przyjemna w pracy, intuicyjna. Nie zrobimy sobie tymi różami plam, no one po prostu wtapiają się w skórę i wyglądają jak naturalny, zaróżowiony policzek. Także obydwa róże naprawdę bardzo mi się podobają. Myślę, że jest to zarówno kwestia bardzo przyjemnej formuły, takiej jakby lekko mięciutkiej, nawet powiedziałabym, że delikatnie kremowej, plus wyważonej pigmentacji, która z jednej strony jest intensywna, ale bez problemu da się ją stopniować. Także tak wygląda odcień 02, tak wygląda odcień 03. Z obydwu kolorów jestem mega zadowolona i na pewno będę po nie chętnie sięgać. Także róże mnie naprawdę bardzo zaskoczyły. W ogóle jak do mnie przyszły, to trochę się zdziwiłam, że są tak małe, bo te opakowania są naprawdę bardzo malutkie. Podejrzewam, że mamy tutaj również małą gramaturę. Niestety nie ma takiej informacji. Także pomyślałam sobie, że 33 zł za róż o tak małej pojemności, no to jest dosyć sporo. Nie jest to może super drogo, ale nie jest też bardzo tanio. No i byłam ciekawa, czy one na pewno będą fajne, czy na pewno mi się sprawdzą. No i już teraz mogę Wam powiedzieć, że tak. Także myślę, że mogę Wam od siebie te róże polecić. Cieszę się, że zamówiłam trzy kolory. Będę mogła je porównać, będę mogła sobie je potestować. Myślę, że tej 01 nie będę za często używać, ale może raz na jakiś czas mi się przyda. Także jak dla mnie róże są zdecydowanie warte uwagi, wyglądają przepięknie.
Teraz można je kupić ze zniżką minus 20%. Także jeżeli się zastanawiacie, jeżeli kolory Wam się podobają, to ja Wam te róże polecam. Przejdziemy sobie teraz do produktu, który nie jest nowością, bo pojawił się na rynku już jakiś czas temu. Ale szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że są dwie różne opcje. Myślałam, że Eveline wypuściło tylko klasyczne olejki, a okazało się, że wyszły dwa olejki oraz trzy olejki koloryzujące, które mają dawać efekt tintu i które widziałam, że były na Instagramie porównywane do olejków z Rare Beauty. Cena regularna tego produktu to 32,99, w tym momencie jest on na promocji na stronie Eveline za 22,79. Jeśli chodzi o opis, mają być to olejki, które chronią, upiększają i nadają piękny kolor. Olejek jest dostępny w dwóch wersjach transparentnych 01 i 02 oraz trzech koloryzujących 03, 04 oraz 05. Wersja transparentna wzbogacona o wegański kolagen, olejek makadamia i peptydy zapewnia nawilżenie i wygładzenie. Z kolei wersja koloryzująca z dodatkiem kwasu hialuronowego, witaminy E, olejku jojoba i ekstraktu z korzenia lukrecji nadaje delikatny kolor i głębokie odżywienie. Ja wybrałam sobie oczywiście wersję koloryzującą, jest to Soft Touch Tinted Lip Oil, kolorek 03 Strawberry Ice Cream. Zanim przejdę do aplikacji, oczywiście pokażę Wam swatcha. Zobaczymy wspólnie, jak to będzie wyglądało. Kolor jest ładny, jest to róż, ale taki lekko zgaszony. Jeśli chodzi o pigment, to powiem Wam, że nie jest go zbyt dużo. Oczywiście ten kolor jest widoczny, ale to nie jest efekt takiej typowej kryjącej pomadki. Myślę, że będzie to wyglądało dużo subtelniej. Jeżeli ma być to tint, to najpierw nałożę go w dosyć sporej ilości, rozprowadzę po całych ustach, a potem odcisnę nadmiar w chusteczkę i zobaczymy, czy kolor zostanie. Co do tej formuły, to powiedziałabym, że ona nie jest taka stricte olejkowa. To jest taki jakby olejkowy krem, troszeczkę treściwszy niż klasyczny olejek i nakłada się jak taka kremowa formuła. Mamy faktycznie tego pigmentu dosyć sporo. Na swatchu wydawało mi się, że jest go mniej, ale da się ten produkt zbudować, dołożyć. No i widzę, że ten kolor jest coraz bardziej widoczny. Powiem Wam, że ten kolor naprawdę mnie zaskoczył. Pomimo tego, że ja nie przepadam za różami na ustach i za często takich kolorów nie używam, to ten odcień mi się bardzo podoba. Ma coś w sobie, faktycznie jest taki truskawkowy, ale przy tym jakby lekko rozjaśniony. Nie jest to taki, wiecie, intensywny róż-róż, tylko coś takiego soczystego, ale niezbyt intensywnego, niezbyt mocnego. No naprawdę wygląda to mega. Z racji tego, że ma to być tint, to oczywiście odcisnę teraz nadmiar produktu w chusteczkę i zobaczymy, jaki będzie efekt. No, powiem Wam, że tego koloru zostało naprawdę sporo. Nie spodziewałam się, że będzie to tak intensywne. Kurczę, fajnie to wygląda. Powiem Wam, że usta wyglądają po prostu bosko, niesamowicie naturalnie. Wygląda to, jakby to był mój kolor ust, tylko ulepszony, taki bardziej intensywny. Bardzo podoba mi się to, jak wyglądają kąciki ust, bo nie mamy tutaj ciemniejszego odcięcia, tylko jest to lekko rozmyte, przez to ten efekt wygląda jeszcze naturalniej. Ale kontur mamy ładnie zarysowany, podkreślony, wszystko wygląda bardzo równomiernie. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że to będzie wyglądało aż tak genialnie, że aż tak mi się ten kosmetyk spodoba. Bardzo chciałam przetestować ten tint, olejek tintujący z Rare Beauty, ale zastanawiałam się, czy jest on wart ponad 100, no bo nie wiedziałam, jak to zadziała. Dawno, dawno temu testowałam takie tinty i nie zawsze one się sprawdzały. No i przez to nie kupiłam ostatecznie olejku tintu z Rare Beauty, który mnie bardzo kusił. Bałam się, że on mi się nie sprawdzi, no a nie jest to tania zabawa, także odpuściłam. Ale myślę, że jeżeli tint z Rare Beauty da podobny efekt jak ten tint z Eveline, no to może się skuszę, może kupię na jakiejś promocji i porównam te dwa produkty. Bo ten wygląda genialnie. Jestem jeszcze ciekawa, ile czasu kolor utrzyma się na ustach w stanie nienaruszonym, kiedy zacznie się zjadać, zacznie troszeczkę znikać. Na razie wygląda to przepięknie, nie mam naprawdę żadnych zarzutów. Jest to jak dla mnie taki 100-procentowy efekt tintu na ustach. Tak właśnie powinny wyglądać wszystkie tinty. Wspomnę Wam jeszcze o zapachu, bo ten zapach jest naprawdę przepiękny. Jest to taka, powiedziałabym, truskawko-malina. Coś w tym stylu, ale pachnie to jak świeże owoce. Tutaj nie mamy w ogóle nuty syntetycznej, nuty sztucznej,
tylko pachnie bardzo owocowo. Także podsumowując zapachy, przy różach troszkę minus, ten zapach za bardzo mi się nie podoba. Jest do przeżycia, ale mogłoby go nie być. W przypadku tintu jest on naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Także powiem Wam, że test wyszedł mega pozytywnie. Bardzo się cieszę, że zrobiłam to zamówienie, że kupiłam te produkty, bo efekt mi się niesamowicie podoba. Także już ostatecznie podsumowując, róże Evelyn Better Than Perfect bardzo mi się podobają. Jestem mega zadowolona, że kupiłam wszystkie trzy kolory. Wygląda to po prostu przepięknie. Tint również jest super, bardzo podoba mi się efekt na ustach. No i muszę zerknąć na inne kolory. Jeżeli się zastanawialiście, jeżeli mieliście ochotę przetestować, to zarówno nowe róże, jak i tint gorąco Wam polecam. Jeżeli chodzi o test nowych róży Evelyn Better Than Perfect oraz tintu Evelyn, który podobny jest zamiennikiem Rare Beauty, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście, że Evelyn wypuściło nowe róże, a może już je zamówiliście, może już testowaliście. Jeżeli tak, to napiszcie, jakie są Wasze wrażenia. Ja te róże zamówiłam w czwartek, przyszły do mnie w sobotę. Od razu stwierdziłam, że chcę na gorąco nagrać dla Was test, także postaram się od razu ten film zmontować i powinien wjechać na kanał w niedzielę. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!